Czego najbardziej brakuje mi w tym kraju? Polski. Brakuje mi Polski, brakuje mi Warszawy, gdzie spędziłem 20 lat swojego życia, zanim wyjechałem do Londynu. Brakuje słońca. Więcej słońca. Oczywiście rodziny i morza. Tego mi najbardziej brakuje w Londynie. I pogody. Ale można się przyzwyczaić do pogody londyńskiej, jak do wszystkiego. Rodzinę, zdecydowanie rodzinę. Natomiast samego kraju, jako samego kraju, nie brakuje mi. Oczywiście rodziny. Tego, że te odległości, jeżeli chodzi o właśnie rodzinę czy przyjaciół, te odległości tutaj jednak są dużo większe, by je pokonać, żeby się z kimś zobaczyć. I zimę. Uwielbiam śnieg, dla mnie wszystko co białe, jeszcze się świeci do tego. To jest coś pięknego, w sensie dla mnie to jest takie nie dość, że magiczne, ja to tak nazywam, tak jak każdy płatek jest inny, nie ma dwóch takich samych, tak samo Bóg stworzył ludzi, dla mnie to jest coś, no na pewno kocham śnieg, urodziłam się w grudniu, tak więc jest to dla mnie coś takiego, czego mi brakuje tutaj najbardziej. Tęsknię bardzo za Polską, ale to wynika chyba z mojego typu osobowości. Ponieważ jestem bardzo człowiekiem rodzinnym i jestem tradycjonalistą. Że bardzo lubiłam właśnie te cztery pory roku w Polsce, gdzie latem zawsze wiedziałam, że będzie to słoneczko, że będzie można pojechać gdzieś nad wodę, a w zimie można fajnie pojechać gdzieś w góry, spędzić ze znajomymi czas, pojeździć na stokach. Dlatego myślę, że właśnie te cztery pory roku, gdzie tyle tak naprawdę deszcz pada przede wszystkim. Nie wyobrażam sobie żyć tutaj na stałe. Być może mam problem z asymilacją. Dobrze, że mam wokół siebie Polaków. Jest ich tutaj tak dużo, że trudno ich nie mieć. Niemniej jednak tęsknię za Polską i myślę o powrocie. Próbuję sobie jakoś to ułożyć w głowie. Nie jest to proste, bo kocham Polskę, kocham ten kraj, ale wiem, że nie jest tam łatwo żyć, więc muszę znaleźć jakiś kompromis. Zostawiłem życie w Polsce i zacząłem tutaj, to brakowało mi tego wszystkiego, co zostawiłem. Potem, tak jak mówię, łatwo się adaptuję, więc gdzieś się tam odnalazłem. Zaakceptowałem, że takie życie jest, jakie jest. I w tej chwili chyba jakoś tak nie odczuwam jakiegoś braku w takim znaczeniu bardziej emocjonalnym czy jakimś takiego przeżywania. Chociaż wiem, że pewne rzeczy, które były gdzieś tam i które były ważne w moim życiu, no zostały i ich nie ma, nie? Więc na pewno za rodziną. To jest taki element, który każdy z nas gdzieś tam pewnie chciałby, żeby było tego więcej, żeby mieć większy kontakt. Wiadomo, żyjemy w dobie internetu, gdzie mamy Skype, gdzie mamy Facebook, gdzie możemy tak naprawdę... Nie czuję tego tak na co dzień, bo jesteśmy ciągle zajęci, ciągle jesteśmy w pracy i tak samo jak nasze rodziny są w pracy tam w Polsce, tak samo my tutaj. I to tak przepływa, więc nie mogłabym powiedzieć, że w Polsce będę jakoś miała więcej czasu dla rodziny, czy nie. Być może tak nie jest, ale na pewno to jest ta rodzina. No, nic innego, bo tak naprawdę parę lat temu można było powiedzieć jedzenie, tak dość frywolnie, ale teraz to nie jest tak dokładnie, bo mamy już takie wielkie supermarkety dosłownie z zachciankami, jakie byśmy chcieli polskimi, że tak naprawdę to chyba jest tylko rodzina i ci przyjaciele, którzy kiedyś tam zostali w Polsce. Mam sentyment do Polski, do Łodzi szczególnie oczywiście i tęsknię za rodziną generalnie. Teraz już niczego, bo mama przyjechała, nie? Wie pani co, no powiedzmy w Polsce jest troszeczkę inaczej, więcej spokoju, czas upływa powoli,
wolniej, czas na pewno pływa. To mam, jak to mówisz, swoje lata, chociaż no i człowiek przyzwyczajony, ma jakieś tam przyzwyczajenia i ten, i t.d. No. Tak, tego mi brakuje. Przede wszystkim no, troszeczkę, żeby to wszystko zwolniło. Bikosu. Nie, chyba tej takiej atmosfery jednak Polska ma w sobie to, że mnie ciągle tam ciągnie do tego, nie? Do rodziców, do znajomych. Chyba ta kultura i środowisko też, religia. To chyba to wszystkie takie święta Bożego Narodzenia, tego nie ma naprawdę.